Dokładnie 30 lat musieli czekać fani Kogla-Mogla na kolejną część tego kultowego filmu. Cierpliwość się jednak opłaciła, bo właśnie dzisiaj świętujemy premierę Misz Masz, czyli Kogel-Mogel 3. W warszawskim Multikinie spotkaliśmy się z twórcami i aktorami tego filmu. Wy zobaczycie go już za chwilę w kinach. Co będzie działo się na ekranie? Zarysowała ci samochód. Co ty? Starałam się wychować moją córkę na silną, atrakcyjną kobietę, taką jakby jak ja. Przestaję się dziwić Piotrkowi, że on się wyprowadził. Drogo, na bogato, jakby luksusowo. Niekoniecznie wszystko do siebie pasuje, ale ważne, że jest na bogato. Także dużo Versace, Lampardów, potwornie dużo złota, więc dzwoniłam jak owca. Poważnym wyzwaniem była realizacja scen plenerowych gdzieś tam pomiędzy jednym gospodarstwem a drugim, w plenerach takich no, sielskich, gdzie moja postać chodzi w takich srebrnych kozakach nad kolano, na takiej szpilce. W związku z czym śmiałam się... Zagrzebana do ziemi? Tak, że przy takich bliższych planach, gdzie widać tylko portret, aktorka tak po prostu coraz bardziej się obniżała w kadrze, ponieważ moje obcasy grzęzły w glebie. Ale do czego się nie robi dla świetnej stylizacji. Przed projekcją miałam taki moment ściśnięcia tego żołądka, mimo tego, że dochodziły do mnie głosy innych, którzy widzieli film przede mną i mówili, że jest dobrze. Teraz Kasia Skrzynecka jest w tej sytuacji, ponieważ jeszcze nie widziała filmu, ale ja po pierwsze mogę Kasi powiedzieć, że jest bardzo dobrze, a po drugie muszę powiedzieć, że ten stres opadł i teraz jestem ciekawa, po prostu teraz na spokojnie zobaczę te perełki, nauczę się, wyryję sobie te kultowe teksty, bo wiem, że już są. Tak. I zobaczę przede wszystkim, jak reaguje publiczność, a powiedzmy sobie szczerze, to jest warszawska publiczność, premierowa, więc to nie jest łatwa publiczność, więc jak już dzisiejszy wieczór się uda, to myślę, że już jest dobrze. Więc mnie się zdarzyło zaśmiać, jak oglądałam ten film. Teraz już nie, bo ten film już znam na pamięć. Oglądałam go jako producent tyle razy na rozmaitych etapach pracy i produkcji, że znam go naprawdę na pamięć, ujęcie po ujęciu, ale nadal nie nudzi mnie. Nadal przy ostatniej projekcji tydzień temu bez znużenia te 1,5 godziny mi minęło, więc mi się wydaje, że to jest dosyć dobry test. Ten kostium ewoluował tak naprawdę w trakcie zdjęć, co było też ciekawym doświadczeniem, ale ja bardzo lubię pracować z Anią Mączyńską. Ona ma taką wizję, która właśnie cały czas gdzieś tam iskrzy nowymi pomysłami i ta Agnieszka... Teraz z tymi nowymi kostiumami ona nabierała takiego troszkę odrobinki szaleństwa i to też mi dodało trochę wolności. Cześć, Maciek Zakościelny. Wszystkich czytelników i internautów z Viva.pl zapraszam na nasz film Misz Masz, czyli Kogel-Mogel 3. Do zobaczenia. Piotr Zwolański. Józek, wyłącz! Przepraszamy! Józek trochę głuchy! Sama jesteś głupia!